szkoły rozpylono jakąś nieznaną substancję, prawdopodobnie gaz pieprzowy, przyjechały służby. Podjęliśmy w końcu decyzję, to była decyzja sztabu kryzysowego i służb, które przyjechały, aby ewakuować budynek. Nie było żadnego bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. 5 osób z lekką pokrzywką na klatce piersiowej i takim odruchem, no może kaszlu, zostało zabranych przez pogotowie, natomiast lekarz z pogotowia zapewniał mnie, że to nie jest żaden stan taki poważny. A w tej chwili policja stara się ustalić, kto i w którym miejscu na terenie szkoły ten gaz rozpylił. Dzisiaj zajęć już w związku z tym nie będzie. Sztab kryzysowy powiadomiony, Wydział Edukacji Urzędu Miasta również, młodzież i nauczycieli puściłam do domu. Teraz się lepiej czujesz? A ewakuacja szybka była? Była, na pewno. To jaki komunikat dostaliście, że co? Że mamy uciekać. Uciekać czy wychodzić? Wychodzić. Zadana tutaj zadysponowała 2 oddziały z rządza. Przyjechała też i pogotowie ratunkowe oraz policja. Podjęte działania tutaj ratunkowe. Dostałem informacje z około 20 osób decyzją lekarza tutaj kierującego akcją ratunkową. Po przebadaniu przejadą na obserwację do szpitala, ponieważ wystąpiły podrażnienia górnych dróg oddechowych. Pozostałe dzieci, uczniowie 4 RO Szkoły Podstawowej nr 20 i gimnazjum, zostały po prostu zajęcia dydaktyczne przerwane i w tym momencie 946 osób opuściło szkołę, łącznie z nauczycielem. Na razie trwają ustalenia, ponoć w 3 punktach w szkole został rozpylony prawdopodobnie gaz pieprzowy. A klasa się dusiła. No tutaj podobne były reakcje, jak to było. Też się źle czułaś, czy... Właśnie teraz już się dobrze czujecie. Trochę lepiej.